Heroes of Warcraft. Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Viver, a to jest kolejny odcinek gry Hearthstone Heroes of Warcraft, 33 tydzień karczemnej bójki. Tym razem zagramy sobie jako Jaina, a naszym przeciwnikiem będzie Malfurion Burzogniewny. Talia w miarę podobna do tej poprzedniej, jednakże musimy patrzeć na nią przez pryzmat maga, więc więcej zaklęć, więcej sekretów. I rozpoczniemy sobie może od eterycznego przywoływacza. Wybierzemy sobie zaklęcie Tajemny Instynkt. Dobierzemy sobie dzięki temu dwie karty. Dobra, jest miś robot. 1-2 i giermek Argentu. 1-1 z boską tarczą. Nam do ręki dochodzi Reno Jackson, ale raczej nie będziemy korzystać z jego usług w tym momencie. Dobra, myślę, że możemy to zrobić tak, że zdejmiemy boską tarczę ze stronnika przeciwnika i na tym zakończymy turę. W tym momencie przeciwnik może spalić 2 punkty many na zmienokształtność, ale równie dobrze może wyrzucić kolejnych stronników. I na stole pojawia się nożownik i Kel'Thuzar. Dobra, ale myślę, że nie będzie problemu, żeby się ich pozbyć. Szczególnie Kel'Thuzar i nożownik są tutaj niebezpieczni. No i myślę, że dorzucimy jeszcze wielką ropuchę. I przy pomyślnych wiatrach powinna ona zdjąć co najmniej jednego stronnika. Muszę chronić ziemię. Dobra, zagrał wyciszenie. To nam trochę komplikuje sprawę. Może tajemny intelekt? Mamy tak, porucznika Kościostraży oraz Drakonita. Dobra, myślę, że w tej turze nie ma sensu nic wyrzucać, więc sobie skipniemy. Pojawił się cień. Też dobra karta na tą bójkę, zdecydowanie. A nam do ręki dochodzi champion Mukli. No i teraz pytanie, jak to zagrać, żeby było w miarę mądrze. Tak, zaczniemy może od tego czempiona Mukli. Dorzucimy porucznika Kościostraży, wzmocnimy obu obrońcą Argusa. No okej, no i tak to musi zostać. Czyli 3-4, 2-2 oraz 2-2. Z tym, że wydaje mi się, że champion Mukli będzie tutaj głównym celem dla naszego przeciwnika. Pytanie, czy poświęci swój cień, żeby się go pozbyć, ewentualnie kogoś innego. Zastanawiam się. Dziki ryb.
No, niestety trochę zabraknie. Tak jak myślałem, cień pozostał w ukryciu i myślę, że wypadałoby zagrać teraz poszukiwacza przygód, ale niestety nie widzę tutaj za dużo kart, żeby je wyrzucić, a więc no cóż, po prostu uderzymy w przeciwnika i na tym zakończymy turę. Nam już tutaj ładnie spuch do 3-3. Ale my na wszelki wypadek trzymamy sobie sowę na ręce. Jeżeli tylko cień wyjdzie z ukrycia i będzie taka potrzeba, to sobie go wyciszymy. Pojawi się wkurzotron, ale cień nadal nie wyszedł, więc... Tak sobie myślę... Dobra, zagrajmy tak, poszukiwacza przygód. Sobą wyciszymy wkurzotrona. Dorzucimy sobie czempiona wichrogrodu. Podziwiaj potęgę wichrogrodu! Lodowa bariera, poliformia. Dobra, w dzika zamienimy sówkę. No okej, dobra, wydaje mi się, że to ma sens. Zobaczymy, czy uda się tym sprowokować naszego przeciwnika, żeby wyciągnąć cień z ukrycia. Dobra, zamaszysty cios i niestety... Nie pozostaje nam wiele po naszej stronie stołu. Okej, jeszcze pojawił się baron, który będzie tłukł, oraz major domus executus. W takim razie dobra, w naszej turze rzucimy sobie drakonita. Drakonit Miażdżyciel zostanie zbustowany do 4-4. Do tego dorzucimy Żarzyciela. Lodowa bariera, myślę, że może nam tu uratować tyłek. No i Ren Jackson. I powracamy do 30 punktów zdrowia. Niestety drugi zamaszysty cios i wszyscy nasi stronnicy zostają zniszczeni. Na szczęście do naszej ręki wpada Kwaldir Grabieżca. I myślę, że w tym momencie warto by było zostawić stronnika przeciwnika przy życiu, ponieważ zadaje 2 punkty obrażeń co turę również bohaterowi przeciwnika, więc... Może to przyspieszyć jego zniszczenie. Dobra, spadające gwiazdy. Nic naszego stronnika pozostaje
W sumie to nic nie pozostaje. Dobra, nie poszło to zbyt po myśli. 8 punktów obrażeń naszego bohatera. Do ręki dochodzi nam tajemny instynkt. Dwie kolejne karty to żongler płomieni. I myślę, że zaryzykujmy tutaj to echo Mediva. Robi się tu gorąco! Przyzwijmy kolejnego żonglera. I pytanie, myślę, że bardziej opłacać się będzie nasza płomienna kulka. Czempion Mukli. Dobra, nie widzę tego za bardzo. No dobra, w takim razie nie pozostaje nam nic innego jak zaryzykować. No i teraz liczymy na farta. Robi się tu gorąco! I jest fart.